Program W Centrum Uwagi, Mariusz Studzienny, pięknie Państwa witam. Bieżące wydarzenia polityczne będziemy komentować wspólnie z naszymi gośćmi. Dzisiaj dwa takie tematy, które bierzemy pod uwagę, czyli wizyta wspólna Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast drugi z takich tematów to oczywiście wybory samorządowe. W jakiej kondycji są nasze gminy, powiaty, a także sejmik województwa, no i całe województwo opolskie. Na ten temat dzisiaj porozmawiamy z naszymi gośćmi. To jest program W Centrum Uwagi, Mariusz Studzienny, zapraszam. A zaproszenie do programu przyjęli znamienici goście. Z nami jest pan Michał Kalinowski, Nowa Lewica. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z nami również pan Adam Warzecha, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z nami także pan Tomasz Kaliszan, Koalicja Obywatelska. Kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. A po mojej prawej, a państwa lewej stronie kolejni goście, pan Sławomir Kłosowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Z nami również pan Ryszard Skawiński, Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się państwu. I z nami także pan Adam Gomoła, Polska 2050. Kłaniam się bardzo nisko. Dzień dobry panie redaktorze, cieszę się na spotkanie w wolnych mediach publicznych. Kłaniam się bardzo nisko, szanowni państwo. Pierwszy temat, zacznijmy od tej tematyki takiej światowej i ogólnopolskiej. Informacja, która nam spłynęła w ciągu ostatnich dni, tygodni, czyli wspólna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska. Wszystko to oczywiście na zaproszenie Joe Bidena. Jakie ma znaczenie to, że wspólnie jadą panowie do Stanów Zjednoczonych? Szanowni państwo, otwieramy dyskusję. Bardzo duże znaczenie, tak de facto. I dla polityki zagranicznej, i dla polityki wewnętrznej. Chyba w tym przypadku bardziej Stanów Zjednoczonych, bo Joe Biden jest w tej chwili w przededniu kampanii wyborczej na prezydenta Stanów Zjednoczonych, a więc jest to dla niego szansa na dodatkowe odbicie, ale też w kontekście polityki zagranicznej, no bardzo ważne ze względu na to, co się dzieje za wschodnią granicą Polski, ze względu na wojnę na Ukrainie, napaść Putina na Ukrainę. Dziś przypomnijmy druga rocznica tej pełnej wymiarze napaści i wojny. Dokładnie. W związku z tym no, kilkanaście dni po tej pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę, tego typu przypomnienie światu jednak opozycji, roli i zobowiązaniach artykułu 5, czyli wzajemnej solidarności w przypadku Polski, kraju sąsiadującego bezpośrednio z Ukrainą, ma kolosalne znaczenie. Bardzo się cieszę z tego, że pan prezydent Biden pamiętał o tych dwóch najważniejszych w tej chwili na scenie politycznej osobach, czyli o panu premierze i o panu prezydencie. To jest też szansa dla Polski, nie ukrywam tego, bez względu na to, jak Joe Biden wykorzysta to na arenie Stanów Zjednoczonych, wewnętrznej, w kampanii wyborczej, ale nam to nie przeszkadza. My powinniśmy z tej wizyty wyciągnąć jak najwięcej dla Polski, jak najwięcej dla świata, jak najwięcej dla podkreślenia pozycji Polski na świecie. Co mówi się o tym w koalicji rządzącej w Sejmie, panie pośle? To jest przede wszystkim sygnał wysłany także do pozostałych krajów, a także do Rosji. Podkreślenie tego, że i lider obozu rządzącego, pan premier Donald Tusk, oraz niejako lider tego obozu opozycyjnego, czyli pan prezydent, który jest teraz najważniejszą moim zdaniem postacią po tamtej stronie, oni obydwoje jadą do Stanów Zjednoczonych i będą, mam nadzieję, mówić wspólnym głosem, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy. A wszystko na to wskazuje, bo ostatni wywiad prezydenta Andrzeja Dudy w konkurencyjnej stacji wskazuje na takie ocieplenie w stosunkach pomiędzy premierem i prezydentem. I mnie to bardzo cieszy, tym bardziej, że w obliczu tych, wydawałoby się, przyspieszających wydarzeń na froncie ukraińsko-rosyjskim. To bardzo ważne, żeby podkreślić, że w Polsce co do dalszego wspierania Ukrainy w jej dążeniach do obrony własnego terytorium, a jednocześnie stawiania bariery agresji Putina, tutaj panuje w Polsce prawie pełna zgoda z jakimiś drobnymi, bardzo marginalnymi wyjątkami. I moim zdaniem taki sygnał wysłany dzisiaj i do Europy Zachodniej, ale także przede wszystkim do Rosji, że w Polsce co do tego nie ma żadnych wątpliwości, będzie bardzo istotne, więc cieszę się na tą wizytę, cieszę się, że pan prezydent Joe Biden wybrał taką formułę, bo to będzie właśnie dawało wymierne efekty, jeżeli chodzi o taki efekt dyplomatyczny. Radość w Konfederacji? Pewne refleksje, dość głębokie. Warto tutaj zwrócić uwagę na dwie sprawy, które tak uciekają w wolnych mediach. Mianowicie nieprzypadkowo
Jest to data 12 marca, to jest 25-lecie wstąpienia Polski do NATO. Zwróćmy uwagę też na to, na taką sytuację, że zapraszana jest Polska. Nie są zapraszane Węgry, nie są zapraszane Czechy, które w tym samym dniu do NATO wstąpiły. Można się cieszyć z tego, że jesteśmy traktowani jako bardzo poważny sojusznik Stanów Zjednoczonych. Druga sprawa to bardzo nietypowa ta wizyta, taka dwugłowa. Protokół dyplomatyczny przewiduje raczej spotkanie na poziomie prezydent-prezydent. Natomiast dokoptowanie pana premiera jest nieprzypadkowe, myślę, i wynika naszym zdaniem z niepokoju Białego Domu odnośnie sytuacji, która ma miejsce w Polsce. I myślę, że pan Joe Biden... Ale czym Biden, Biały Dom się niepokoi? Sporem, który jest cały czas rozwijany. I ten spór w aspekcie obronności i sytuacji międzynarodowej jest w tej chwili, no to jest wyraźny przekaz z Białego Domu, że jest niepotrzebny, on szkodzi Europie. Szukam tego sporu, jakby pan mógł przybliżyć w tej chwili, gdzie jest ten spór na linii prezydent-premier? Na linii PiS-koalicja. Tutaj ten spór może powodować, że doraźny interes polityczny krajowy może zaszkodzić naszej obronności, obronności całej Europy i paktu. I uważam, że prezydent Joe Biden chce się rozmówić osobiście z premierem, natomiast nie chce robić tego w sposób, no nazwijmy to, niegrzeczny, po prostu z zachowaniem protokołu dyplomatycznego. Tomasz Kaliszan, Koalicja Obywatelska. Po 90 roku polityka zagraniczna była wyłączona spod bieżącego sporu pomiędzy partiami politycznymi. Ta wizyta zarówno pana prezydenta Andrzeja Dudy, jak i premiera Donalda Tuska powoduje taki sygnał do wewnątrz dla nas, że tego sporu dotyczącej polityki zagranicznej nie powinniśmy uprawiać i to nie jest dobra droga do tego, aby rozwijać nasz kraj. Bardzo dużą szansą mamy zarówno pan prezydent, jak i pan premier, udając się teraz w czasie rozpoczęcia kampanii wyborczej. Wiemy, z czym charakteryzuje się kampania wyborcza, więc dzięki temu możemy przedstawić swoje potrzeby, swoją argumentację w taki sposób, że będzie po prostu, będzie szansa, że będzie bardziej zaakceptowana, bo zawsze kampania wyborcza czy okres ten kampanijny powoduje większą chęć do akceptacji pewnych zobowiązań. Tutaj nie zgodzę się z panem z Konfederacji, gdzie zarówno strona koalicji 15 października, jak i Prawo i Sprawiedliwość nie mamy najmniejszych wątpliwości, że obrona polskich granic jest jednym z najważniejszych zadań polskiego rządu, niezależnie czy to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy rząd Platformy Obywatelskiej. Więc wydaje się, że ten obszar funkcjonowania państwa nie jest objęty żadnym sporem pomiędzy partiami politycznymi i tutaj nie możemy mówić o tym, że jest jakiś sygnał do nas, do wewnątrz o spór o integralność terytorialną i obronę polskości, bo tutaj nie znajdzie pan nikogo, kto powie, że z żadnej strony, że nie powinniśmy bronić polskich granic, nie powinniśmy działać na rzecz państwa polskiego. I tak jak ta polityka zagraniczna po 90 roku była w gruncie rzeczy konsensusem, mieliśmy pewnego rodzaju różnice zdań dotyczące metod funkcjonowania, ale cała klasa polityczna dążyła do tego, abyśmy weszli do i byli członkiem Unii Europejskiej, żebyśmy NATO. Byli członkami NATO, również strefa Schengen. Więc te wszystkie działania, niezależnie od opcji politycznych, zawsze były takim obszarem konsensusu. Oczywiście zdarzały się pewnego rodzaju dyskusje i napięcia, jednak całe spektrum państwa polskiego było za tym, aby te działania były nakierowane na rozwój w tym obszarze. Ja się bardzo cieszę z tego, że zarówno pan prezydent, jak i pan premier jadą razem.
i będą mieli okazję właśnie dyskutować i wypracować pewien model współpracy przy największym partnerze naszym. Tak? No nie oszukujmy się, Stany Zjednoczone to największy partner państwa polskiego, więc dużo, dużo zgody, dużo, dużo współpracy, no i oczywiście powodzenia. Panie Adamie, jest spór czy nie ma pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a koalicją? Patrzymy teraz na to z punktu widzenia przede wszystkim daty, bo ta data jest nieprzypadkowa. To jest 25 lat polskiej obecności w NATO. Jesteśmy wiernym, najwierniejszym, można powiedzieć, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ponieważ braliśmy udział we wszystkich konfliktach i dawaliśmy swój komponent wojskowy. Czy to był Afganistan, czy to był Irak, czy to była Jugosławia. I zawsze żeśmy się tam sprawdzali. Więc Stany Zjednoczone, one są pewne takiego sojusznika, co podkreśla też fakt, że na naszym terytorium przebywa ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich jako zabezpieczenie wschodniej flanki NATO. Ta wizyta tych dwóch polityków z przeciwstawnych obozów pokazuje tylko jedno, że jeżeli chodzi o aspekt bezpieczeństwa państwa, to nie ma tutaj sporów. Tutaj jest potrzebna zgoda. Zgoda zawsze buduje, a naród, który jest zjednoczony we wspólnym dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa, jeszcze bardziej umacnia tą niepodległość tego państwa. Więc pełna współpraca narodu i dwóch polityków, którzy są z przeciwstawnych obozów, pokazuje tylko jedno, że w kwestii bezpieczeństwa jesteśmy zjednoczeni. Natomiast przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę to, że istniejące zagrożenie z kierunku wschodniego jest realne. Jeżeli państwa skandynawskie, jak Finlandia i Szwecja, mówią do swoich obywateli otwartym tekstem, żeby przygotowali się na wojnę, to znaczy, że występuje duża realność wystąpienia tego konfliktu. A Finlandia ma jak gdyby podobną sytuację. Natomiast Polska, tak? My, jeżeli chodzi o zabezpieczenie naszego polskiego nieba, potrzebujemy około 160 samolotów myśliwskich. W tej chwili mamy 48 F-16, przygotowani w zakupach jest 32 F-35, więc dalej to jest mało. Więc musimy liczyć na swoich przede wszystkim sojuszników, którzy tutaj już są ze swoimi samolotami, czy to są Holendrzy, czy Włosi, którzy na przykład patrolują niebo nad państwami bałtyckimi, ale stacjonują w Malborku. Ważne jest dla nas również to, aby jeżeli myślimy o tym, że ten konflikt może się rozegrać gdzieś u naszych granic, zabezpieczyć się odpowiednio. Czy to są sprawy związane z uporządkowaniem spraw ustawowych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie wojska, czy też ustawa o obronie cywilnej, bo musimy też również na te sprawy kryzysowe przygotować społeczeństwo. Ponadto bardzo ważne jest tutaj, aby nasze porty prawidłowo funkcjonowały, bo nie oszukujmy się, ale ciężki sprzęt to będzie do nas tylko przypływał na statkach do naszych portów w Świnoujściu i w Gdańsku. Tu nic nie przyleci, czołg żaden nie przyleci na CPK. Więc bo go nie ma. Więc ważne jest to, żeby trzeba myśleć, go budować. Ważne jest to, aby myśleć rozsądnie, jeżeli chodzi o w kwestii tego zagrożenia. Więc ta wizyta pokazuje tylko jedno. Polityka na tych wysokich szczeblach jest w jak najlepszym konsensusie, bo tutaj chodzi o bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polaków. I tak powinno pozostać. Michał Kalinowski, Nowa Lewica. No ja mam nadzieję, że przede wszystkim wyciągniemy pewne wnioski i pan Duda nie będzie leciał tym samym samolotem z panem Tuskiem. To już zapowiedzieli w 100%, że społeczeństwo polskie by nam tego nie wybaczyło, cytuję prezydenta Andrzeja Duda. I to jest bardzo ważne. Dwa. Pytanie, na pewno jest to duży ukłon w stronę Polski. Na pewno jest to też ukłon, tak jak już było powiedziane, wewnętrznie w stronę Polonii, bo niedługo wybory, więc na pewno to też ma temu służyć. Pytanie, o czym będą te rozmowy? Czy to będzie czysta kurtuazja, prawda, pokaz dyplomacji, czy być może prezydent Biden przekaże jakieś właśnie informacje co do... A co by pan liczył, żeby mógł przekazać prezydent Biden? No, nie wiadomo. Że baza w Ramstein zostanie przeniesiona do Polski. Być może ma jakieś dane wywiadowcze co do planów Rosji, prawda? To, co tu już było wspomniane, że obawia się, kraje bałtyckie się obawiają, kraje Skandynawii się obawiają, więc być może dostaniemy jakąś informację, prawda? I to wtedy dostaną tą informację dwaj liderzy dwóch największych obozów w Polsce, więc wszyscy będą wiedzieli, na czym stoimy. No i wtedy trzeba będzie współpracować, być może szykować się na najgorsze, bo słyszymy głosy właśnie z krajów bałtyckich, że oni coraz bardziej szykują się na granicę. Słyszymy głosy właśnie ze Szwecji, że być może ta wojna do Europy nadciąga, więc no, szykujmy się na najgorsze, ale przynajmniej będziemy mieli jakieś informacje. I dzisiejszy wywiad byłego ministra Czaputowicza,
taki bardzo pesymistyczny w Radiu RMF FM o godzinie 8.30 rano słuchałem. Dosyć pesymistycznie podchodzi do sprawy chociażby przyszłości rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a także co do przyszłości tych naszych wspólnych sojuszy. To jest tak, że tym pesymizm jest dosyć znaczący. Oczywiście też temat zboża i przejawiał się w tym wszystkim także. To jest w ogóle bardzo, bardzo skomplikowana sprawa. Dla całego świata, nie tylko dla naszego. No, u nas jest najbliżej do kraju ogarniętego w tej chwili tą wojną, czyli do Ukrainy. Natomiast to, co dzieje się w tej chwili na całej wschodniej flance NATO, jest tak de facto... No tutaj różnią się specjaliści od pola walki, czy to już jest początek szerszego konfliktu z zaangażowaniem państw NATO, czy nie. No, jedni twierdzą, że to, co się dzieje z uchodźcami, czy parauchodźcami, czyli z tymi imigrantami nasyłanymi, tak jak to było na granicy przez Białoruś, czy w tej chwili to dotyczy Finlandii, to już jest początek tej wojny hybrydowej, która dotyczy również państw NATO. Inni twierdzą, że Rosja w tej chwili przestawiła swój potencjał gospodarczy właściwie na prawie w 100% na produkcję uzbrojenia. W związku z tym to jest sygnał, że ta nadprodukcja uzbrojenia to jest nie tylko przygotowywanie uzbrojenia na wypadek trwającej wojny na Ukrainie, ale o wiele szerzej. W związku z tym, kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma oczy, niechaj patrzy i to patrzy wnikliwie. Skoro wywiady w tej chwili się porozumiewają co do tego i twierdzą o tym, że to zagrożenie nie tylko już hybrydowe, ale no, powiedzmy sobie wprost, bez straszenia obywateli, wojny kinetycznej po prostu, jest coraz bardziej realne. No bo przypominam Państwu z historii. Rosja ostatnio przemodelowała swoją gospodarkę na produkcję parazbrojeniową ostatni raz po 1941 roku, po napaści z kolei Hitlera na Rosję. I w ten czas przemysł rosyjski w 100% produkował na potrzeby zbrojeniowe, oczywiście kosztem obywateli, kosztem głodu, kosztem biedy, kosztem ofiar głodu w Rosji czy na Ukrainie przede wszystkim. Ale to jest drugi raz po 1941 roku, kiedy Rosja przestawia swoją produkcję zbrojeniową właściwie na tylko i wyłącznie użytek produkcji czołgów, różnego rodzaju nowych technologii, mimo zubożenia. Oczywiście można by było sięgać pamięcią wstecz, po co kraje zachodnie przekazywały w czasach minionych Rosji te nowe technologie, po co koncerny takie czy inne, nie chcę wymieniać tutaj państw, żeby nie wzbudzać niepotrzebnych emocji, po co wysyłały, skoro te nowe technologie, zwłaszcza elektronika, były wykorzystywane później na przykład w rakietach hipersonicznych, które produkowała Rosja. Ale to już jest za nami. I w tej chwili tego typu gesty polityczne, jak zaproszenie w 25-lecie po 12 marca 1999 roku nastąpiło przyjęcie państw Europy Środkowej do Paktu Północnoatlantyckiego, ale w tej chwili tego typu nawet demonstracja polityczna jest jasnym sygnałem, tu powtarzam się, ale z drugiej strony jako osoba będąca w polityce już nie rok, nie dwa, no, oczekiwałbym czegoś więcej. Nie tylko kurtuazyjnych, uśmiechniętych twarzy zapewniających o skuteczności artykułu 4, artykułu 5. I że każdy centymetr i tak dalej. Ale tak dalej. Tutaj pan redaktor wymienił Rammstein, ale właśnie tego może nie całkowitego przeniesienia bazy Rammstein gdzieś tam w okolice, powiedziałbym Lublina, może Rzeszowa, to już strategzy powinni się wypowiedzieć, czy to nie za blisko z kolei granicy ukraińskiej. To pozostawiam fachowcom. Natomiast ja osobiście uważam, że realnym tematem, pewno będzie to kontrowersyjne, co w tej chwili powiem, realnym tematem postawionym przez dwóch najważniejszych polityków w państwie, czyli prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych i premiera, powinna być obecność atomu w Polsce, czyli bazy wyposażonej w broń jądrową, bo to by było rzeczywiście... Jest kontrowersyjna teza, pan Ryszard Skawiński. Powstrzymanie Putina od tych zapędów. Zgadzamy się? Minister Czaputowicz składa się na taki ogólny przekaz medialny.
w którym zaczynamy uświadamiać społeczeństwo, czy to zagrożenie jest całkiem realne. No i wiadomo, trzeba odpowiednio zareagować. Na pewno już, no przecież cały czas schodzą informacje wywiadowcze i no mamy na pewno przecieki odnośnie planów Rosji. No i trzeba działać. I po to idzie ten przekaz do społeczeństwa, żebyśmy zadziałali zgodnie z rzymską maksymą. Chcesz mieć pokój, szykuj wojnę. Także do tej wojny trzeba się szykować, żeby mieć, miejmy nadzieję, spokój i żebyśmy nie byli tą wojną dotknięci, więc tutaj... A jakiej deklaracji by pan oczekiwał od Joe Bidena? Czy być może właśnie rozmieszczenia broni jądrowej? Jak najbardziej. Jest to obecnie w interesie Polski. Tutaj już się nie zastanawiamy. Wcześniej, 10-20 lat temu, to była kwestia taka, po co nam broń jądrowa na terytorium Rzeczpospolitej, to może skierować agresję Rosji w naszą stronę. Natomiast w tej chwili ta agresja jest, no, załóżmy, umownie pewna, czy przynajmniej w planach, w głowach polityków rosyjskich, więc ta broń jądrowa jest w tej chwili bardzo cennym atrybutem obronnym, jeżeli chodzi o Polskę. I tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Panie pośle. Cały czas podkreślamy to, że to zagrożenie jest, używamy różnych sformułowań, czasami trudnych, jak wojna kinetyczna, które mogą być nie dla wszystkich zrozumiałe. A ja mam takie przeświadczenie, że to pokazuje nam, jak daleko jesteśmy od punktu, w którym bardzo balibyśmy się, że możemy być. Czyli sytuacji, w której państwo ukraińskie nie postawiłoby tej bariery inwazji rosyjskiej i dzisiaj musielibyśmy się mierzyć z tym konfliktem bardzo blisko naszych granic. Być może nawet nasze wojsko musiałoby być bezpośrednio w ten konflikt zaangażowane. To jest oczywiście scenariusz, którego nikt by nie chciał. W związku z tym przy tych dwóch datach mam takie dwie refleksje. Po pierwsze, właśnie dzisiaj, równo 2 lata od rozpoczęcia tej pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Przypomnijmy, że to pełnoskalowa inwazja, bo tak naprawdę ta wojna trwa już 10 lat tam. Ona się tliła i wybuchła w pełnej skali 24 lutego, dokładnie 2 lata temu. W związku z tym mam tutaj taki, jeżeli pan redaktor pozwoli, apel do kolegów, bo jesteśmy niestety wyłącznie w gronie męskim, i do widzów, żebyśmy się dzisiaj spotkali wspólnie o godzinie 15 na Placu Wolności, żebyśmy zamanifestowali naszą solidarność z żołnierzami i żołnierkami ukraińskimi, z setkami tysięcy ofiar, z milionami poszkodowanych, którzy stracili swoje domy. Być może też stracone zostało ich życie dotychczasowe, jakie mieli, z uwagi na ten terror, jaki sieje Kreml, jaki sieje Moskwa. Myślę, że możemy się tam spotkać wszyscy, niezależnie od naszej przynależności politycznej. A co do tej daty związanej z 25-leciem, ćwierćwieczem naszej obecności w NATO. Tu miałem pewne déjà vu wczoraj, bo słyszałem pana ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który apelował do Polonii amerykańskiej o pisanie listów do senatorów amerykańskich, przepraszam, bardziej do reprezentantów w Izbie Reprezentantów, do parlamentarzystów, szczególnie tych republikańskich, po to, aby naciskać na przyznanie pomocy finansowej, pomocy wojskowej Ukrainie. Ci z Państwa, którzy oglądali ten program tydzień temu, pamiętają, że mówiłem dokładnie to samo. W związku z tym nie wiem, czy pan minister ogląda nasz program, jeżeli tak, to go serdecznie pozdrawiamy. Wysyłamy linki. Ale bardzo się cieszę, że taka deklaracja padła. Kandydat o Polski na wiceministra spraw zagranicznych. To myślę, do tego jeszcze daleko, panie wojewodo, ale... Jeszcze miesiąc. Ale cieszę się, że będzie silniejsza. Cieszę się, że taka deklaracja... A mamy doświadczenie, jeżeli chodzi o wiceministrów w Ministerstwie Obrony Narodowej, także jako opolszczyzna, także wszystko przed panem. Spraw zagranicznych realizuje pomysły pana posła tutaj, no to... To jest znaczy, że jestem tam zbędny i pan minister sobie doskonale radzi. Mówiąc całkiem poważnie, cieszę się, bo to jest przypomnienie tych bardzo dobrych doświadczeń właśnie z końcówki lat 90., kiedy też ważyły się losy naszej akcesji do NATO. Dzisiaj znów rozmawiamy o rozszerzeniu NATO w kontekście właśnie tej postawienia tej flanki na tak naprawdę terytorium państwa Ukrainy i bronienia jej integralności terytorialnej. W związku z tym mam bardzo duże nadzieje wobec tej wizyty. Ale czy tylko właśnie, to co mówi pan poseł, czy tylko uściśnięcie dłoni
Czy jednak jakiś konkret chciałby pan usłyszeć od Joe Bidena? Przewinął się temat bazy Ramstein, która gdzieś mówiło się o tym, żeby ona była przesunięta bardziej na wschód, być może na terytorium Polski. Myślę, że to jest raczej powszechne oczekiwanie, żeby to się wydarzyło. Jeżeli chodzi o broń jądrową, dość długo mówi się o tym programie Nuclear Sharing. Być może nie powinno być tak, że to wyłącznie Polska ma tą broń jądrową, bo raczej chcemy uniknąć rozszerzenia się broni jądrowej. Pamiętamy o tym doskonale, że kiedy jedno państwo wejdzie w niej posiadanie, to od razu kilka dookoła też chce zrobić to samo. Więc nie wiem, czy to jest ten kierunek, ale ten program Nuclear Sharing zakładający, że właśnie w ramach państw NATO ta broń taktyczna jest przesuwana i pokazuje się tym samym taką jedność, jeżeli chodzi o ten potencjał odstraszania, bo to chodzi oczywiście o odstraszanie, nie ma tutaj żadnej wątpliwości, to ja jestem gotów takie rozmowy wysłuchać i z przyjemnością pochyliłbym się nad tym tematem, bo myślę, że jest o czym rozmawiać. Tomasz Kaliszan. Pamiętajmy, to dużo takiego pesymizmu wydźwiało, że o niebezpieczeństwie. No jak dzisiaj usłyszałem pana ministra Czaputowicza, to niech mi pan uwierzy, że pesymistycznie by pan. No, nie możemy też straszyć obywateli i społeczeństwa sytuacją. Jest poważna, ale nie jest coś takiego, że zaraz tutaj będą latać samoloty, bomby i tak dalej. No, nie możemy stwarzać w społeczeństwie. Już latają. Stwarzać takiego. Po pół roku się znalazł. Tak. Stwarzać takiego wrażenia, że po prostu jesteśmy w stanie wojny, bo tak nie jest. Pamiętajmy, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jak i członkiem NATO. Unia Europejska powstała na fundamentach, aby zapobiec wojny, więc im więcej relacji biznesowych, im więcej relacji wymiany handlowej, tym zacieśnięte względy danych państw i to było jakby kluczem, dlaczego pomiędzy Francją a Niemcami powstała Unia Europejska. I dlatego też im większa nasza obecność i aktywność na arenie międzynarodowej, właśnie NATO, właśnie Unia Europejska, tym większe bezpieczeństwo państwa polskiego. I powinniśmy dążyć, dlatego tak się bardzo cieszę z tej wizyty w Stanach Zjednoczonych zarówno pana prezydenta Andrzeja Dudy, jak i pana premiera, bo jest to krok pokazujący, że jesteśmy aktywni na polu NATO, że chcemy modernizować NATO, że chcemy funkcjonować w ramach NATO, że chcemy kreować politykę NATO i decydować o tym, w którym kierunku ma iść rozwój NATO i pewnych programów natowskich. Przypomnę, że premier Donald Tusk, jak jeszcze pracował w Unii Europejskiej, no to olbrzymi nacisk kładł na bezpieczeństwo militarne wewnątrz Unii Europejskiej. To stworzył kilka programów, które rozpoczęły dyskusje, jak i pewne realne działania na rzecz obronności Unii Europejskiej, więc naprawdę bardzo dużo takich tylko działań. Nie ma pan wrażenie, że my dyskutujemy. Pan powiedział, że Donald Tusk był w Komisji Europejskiej, tylko że to lata minęły, ale czy myśmy zrobili krok do przodu? Tak, no, są realne efekty tego. Przecież widzimy, jak wygląda wymiana wywiadowcza, widzimy, jak wygląda wymiana sprzętów wojskowych. To wszystko ma miejsce, to wszystko się odbywa. To nie są rzeczy, które są dyskutowane na uniwersytetach, tylko rzeczywiście to są realne działania, które mają miejsce. Widzimy wymianę, przecież wymiana wywiadowcza działa fantastycznie i jeden i drugi kraj wspiera się wewnątrz. Jak my o tym wiemy, że wymiana wywiadowcza działa dobrze, to znaczy, że działa źle. No nie, mam wrażenie... Nie powinniśmy wiedzieć o tym. Nie, raczej mam wrażenie... Pół serii, mam wrażenie właśnie, że tego typu informacje, że dwa kraje wewnątrz Unii Europejskiej współpracują dobrze, to jest coś dobrego. No, niestety przez ostatnie 8 lat przywykliśmy do tego, że nasi partnerzy w Unii Europejskiej są traktowani jako nasi wrogowie, a to nic bardziej mylnego. To są nasi partnerzy, którzy chcą nam pomóc, a nie są naszymi wrogami, odwiecznymi wrogami. To Musimy są nasi partnerzy, ten... którzy nam pomagają. Chciałby pan usłyszeć, że będzie broń jądrowa albo przeniesienie myślę, bazy? Myślę, że to nie jest temat dyskusji, który my na poziomie samorządów, bądź też ja jako radny miałbym decydować. Ale pan decydować. Jako mieszkaniec Polski. Myślę, że jest to bardzo daleko idące
Polsce rozważanie. Wiemy, że są przykłady Indii i Pakistanu, które właśnie te broń jądrowa jest jakby gwarantem pokoju w tej części kraju, w tej części świata. Natomiast nie wiem, czy na tak małym obszarze, jaki jest Unia Europejska w stosunku do całego świata, jest to wskazane. Panie Adamie. Jeżeli chodzi o podejście do całości, no to proszę sobie przypomnieć, za czasów żelaznej kurtyny na terenie Niemiec stacjonowało 500 000 żołnierzy amerykańskich, 8 000 czołgów. I jeszcze pewien komponent związany z lotnictwem to było gdzieś około 2-2,5 tysiąca samolotów gotowych do tego, żeby po prostu zareagować. Więc ten element odstraszania jest bardzo istotny. Więc ja oczekuję, że po tej wizycie zostanie ugruntowane jakieś takie stanowisko, że to nie będzie u nas stacjonowało około 10 000 żołnierzy amerykańskich, tylko to będzie na pewno jakaś większa ilość. Podejrzewałbym gdzieś w okolicach 100 000, 120 000, bo to wtedy zabezpiecza w jakiś sposób nas przed tym, aby Rosja zastanowiła się nad tym, czy chce sobie połamać zęby po prostu na tym murze. Natomiast jeżeli chodzi o broń atomową, w Europie mają Francja, mają Wielka Brytania i mają Stany Zjednoczone w swoich bazach. Natomiast czy jest nam konieczna? Ja uważam, że tak. W obecnej sytuacji te samoloty, które będą ją przenosić, one będą stacjonowały na terenie naszego kraju z uwagi na to, że ta broń już jest na terenie Białorusi. Dokładnie. Więc jeżeli nie będziemy mieli tego komponentu zabezpieczenia, no to nikt się nie będzie z nami po prostu liczył. Nie będziemy mieli takiego muru, gdzie Rosja popatrzy na to i pomyśli, no oni tak naprawdę to nie mają jakiegoś wielkiego zabezpieczenia. Tutaj potrzebne jest to ostatnie słowo związane z literą A, atom. Pan Michał Kalinowski. Myślę, że tutaj też możemy powrócić do naszej dyskusji z zeszłego tygodnia, gdzie Joe Biden pokazuje właśnie, że on jest gwarantem stabilności Europy, prawda? I mamy wybory w tym roku w Stanach Zjednoczonych, więc ja jestem gwarantem tej jedności, prawda? Mój przeciwnik być może tym gwarantem nie będzie. Zresztą dyskutowaliśmy o tym, że on wielokrotnie mówił, że nie jest, że NATO nie jest jego jakimś takim faworytem, że on widziałby Stany Zjednoczone takie bez NATO, czy działające po prostu inaczej. I tutaj wracamy do tego, że tak jak już było wspomniane, chcesz pokoju, szykuj się na wojnę i na tą wojnę musimy się szykować my jako Europa i wracam tutaj do dyskusji o armii europejskiej, oprócz tej polskiej, na którą oczywiście musimy rozbudowywać, tu wszyscy tutaj się na ten temat zgadzamy, ale tutaj my jako lewica uważamy, że trzeba, i powtarzam te słowa, które mówiłem tydzień temu, że musimy już w tej chwili zacząć budować jedną spójną armię europejską. Bardzo uprzejmie dziękuję. Szanowni Państwo, kończymy ten wątek światowy. Teraz schodzimy na poziom naszych samorządów, czyli sprawa, która dotyczy każdego z nas, pani, państwa, społeczeństwa, bowiem zbliżają się wybory samorządowe, w jakiej kondycji są nasze samorządy. Też pytaliśmy o to mieszkańców, czy uczestniczą w tym życiu społecznym, samorządowym. Posłuchajmy. No oczywiście. A w jaki sposób? A w jaki sposób się odbywa właśnie to bycie gospodarzem w regionie? No na przykład są jakieś propozycje w dzielnicy czegoś usprawnienia, prawda, i jest głosowanie na coś, to biorę w tym udział. Czyli na przykład jakieś projekty obywatelskie, czy coś w rodzaju? Mhm. Tak. A w jakim na przykład pani brała ostatni raz udział? Taki ważny właśnie projekt obywatelski, który jest... No ja mieszkam na Habrach, tam chodziło o ogrodzenie szkoły, no... Za tym głosowałam. Poza tym, no, jak się coś dzieje tam, to zawsze tam przed kościołem kiedyś było takie zagospodarowanie tego terenu też. Na pewno, bo mieszkam tutaj już 40 lat, to jest to moje miejsce. No i w każdym bądź razie, no wstyd mi jest na ten, że nie uczestniczę. Tak. Ale po prostu mam inne zainteresowania. Mąż bardziej by mógł odpowiedzieć na ten temat. Czy czuję się gospodarzem w swoim regionie? Zależy, jak mam to rozumieć. Na przykład poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju inicjatywach, czy też po prostu na przykład życie, bycie patriotą takim lokalnym. Mhm. Nie uczestniczę na co dzień w różnego rodzaju zgromadzeniach, ze względu na to, że nic interesującego nie ma. Tak w skrócie w sumie, nie? Czyli innymi słowy, poprzez brak różnego rodzaju zajęć, jakby troszeczkę ogranicza pan swoje zainteresowanie regionem? Też. W swoim regionie tak, tylko że jest takie ograniczone poczucie gospodarza, bo tak prawdę mówiąc, jakby pan przeszedł z ulicy Szpitalnej do Katedralnej,
najwęższa uliczka, jaka jest, to jest do wyjazdu ze szpitalnej. Komu to przeszkadzało, żeby był wyjazd albo w tą stronę, kiedy byłoby bezpieczniej. Różnie z tym uczestniczeniem w życiu społecznym, ale jest taka teoria politologiczna, która mówi o tym, że jeżeli w zasadzie żyje mi się dobrze w moim mieście, to nie potrzebuję specjalnie zmieniać władzy, nie potrzebuję również uczestniczyć w tych wyborach. Pokazały to z kolei wybory parlamentarne, że ludzie bardzo chcieli zmian, dlatego też była frekwencja wysoka. W wyborach samorządowych 4 lata temu, 5 lat temu, tak? Dobrze liczę. 5 lat temu frekwencja 34%, tutaj pan Tomasz mi przypomniał w przerwie. Jak to jest z tą kondycją samorządów naszych, panie Tomaszu, jako samorządowiec? Tak, wydaje mi się, że kondycja jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o samorządy względem chęci aktywizacji obywateli. Wszystkie samorządy starają się wyjść jak naprzeciw obywatelom, pokazać to, co robią, zaprosić do działań. Mamy coraz więcej budżetów obywatelskich, które dają realne możliwości decydowania o najbliższym otoczeniu. Na moim podwórku, w mojej okolicy, tak, mogę zagłosować. Czyli głosujemy, to są małe projekty, które nie modelują budżetu całego miasta, całej gminy, natomiast pozwalają decydować o tym, czy chcemy mieć huśtawkę, czy chcemy mieć piaskownicę, czy chcemy mieć tutaj altanę grillową, czy też może chcemy zrobić mały park kieszonkowy w naszej najbliższej okolicy. I tego typu aktywizacja poprzez to, że trzeba też to sformalizować na początku, też daje możliwości mieszkańcom pokazania siebie i spełnienia siebie, bo nie oszukujmy się, inaczej się traktuje rzecz, którą ktoś przywiezie i położy przed domem, a inaczej, kiedy troszkę energii w to włożymy, troszkę będziemy musieli się zaangażować i widzimy efekty, że jednak zrealizowaliśmy wspólnie z sąsiadami, z najbliższymi znajomymi fajny park w naszej okolicy i to działa dobrze. Widać, jak mieszkańcy chcą tego typu projektów, jak chcą się realizować w tych takich małych inwestycjach. W Opolu mamy 12 dzielnic, w które miasto jest podzielone. Funkcjonuje Rada Dzielnicy w każdej z dzielnic. Tam jest 15 radnych, więc sporo osób jest zaangażowanych w te takie najmniejsze jednostki. Pomocnicze. Mhm. Natomiast tutaj też jako radni też czasem tak żałujemy, bo te rady dzielnicy mają budżet do wykorzystania i oni mogą samemu decydować o to, prawda? Radny nie ma aż takiej swobody, że jednego dnia jest w stanie zadecydować o wydatkowaniu, więc taki radny dzielnicy ma naprawdę bardzo potężne narzędzie funkcjonowania na swojej dzielnicy i to dobrze, nie mówimy, że jest to złe, tylko że to jest bardzo dobre, ponieważ grupka 15 osób z danej dzielnicy jest w stanie zadecydować, czy chcą sobie zorganizować festyn, czy chcą zaktywizować seniorów, czy chcą Nordic Walking zrealizować dla części grupy. Oni czują i wiedzą, jakie są potrzeby w okolicy ich bloku. Pan Sławomir Kłosowski. I to bardzo dobrze funkcjonuje. W kondycji samorządy jakie są? Niewątpliwie reforma samorządowa z początków wolnej Polski była tą reformą, która chyba najbardziej wyszła. Zarządów premiera Buzka. Zarządów premiera Buzka. Też w ogóle nie zmieniana. I nie była no, poza tą korektą dotyczącą powiatów i sejmików, nie, sejmików województw nie, tylko i wyłącznie powiatów. W związku z tym, no i te powiaty gdzieś tam są dalej dyskutowane. Natomiast to de facto była chyba najbardziej udana. Dlaczego? No to widać na zewnątrz. Ja abstrahuję od w tej chwili różnicy barw politycznych. Bardzo się cieszę z tego, że samorządy jak najbardziej uciekają od tej kwalifikacji politycznej. Bo one są od tego, żeby świadczyć usługi na rzecz mieszkańców, są dla ludzi po prostu. I to na Opolszczyźnie widać. Ja mówię to obiektywnie, będąc wojewodą opolskim, miałem tą możliwość, żeby przyglądać się działaniu samorządów terytorialnych na terenie województwa opolskiego. 71 gmin. Tak niedużo było tych uchwał do uchylenia. Ale to też świadczy o jakości pracy, o tak jakby poprawie jakości formalno-prawnej strony działania samorządów terytorialnych. Muszę powiedzieć, że 71 samorządów na terenie województwa opolskiego to są samorządy, które naprawdę przyłożyły ogromną część do tego, żeby nasze województwo wyglądało inaczej.
zwłaszcza tutaj na Opolszczyźnie. Mamy wielu gości przyjeżdżających z innych terenów naszego kraju, gdzie bardzo często zdarza się, zwłaszcza te samorządy wiejskie są podziwiane przez tamtych gości naszych, nawet z zagranicy, że my potrafimy tworzyć tą otoczkę do tego, że miejscowości pięknieją. Mówi się potocznie, czy mówiło się, że samorząd, inwestując środki finansowe, tą złotówkę 5 czy 6 razy obraca w swojej dłoni, tak żeby ona dawała jak najlepszy efekt. To szczególnie mogę ocenić pozytywnie przez perspektywę tych 3 lat, kiedy byłem wojewodą, czy prawie 4 lat, bo rzeczywiście tych środków finansowych na teren województwa opolskiego do samorządów trafiło naprawdę sporo. 12 miliardów złotych, które trafiło do samorządów, przysłużyło się temu, że w tej chwili tak de facto Opolszczyzna zmieniła się, czy już korzysta z owoców tego, że to był jeden wielki plac budowy infrastrukturalnej, zwłaszcza infrastruktury drogowej, ale nie tylko. Pan Adam Warzecha, bo Polskie Stronnictwo Ludowe jest mocno obecne w samorządach. Tak, ale my tutaj rozmawiamy z punktu widzenia samorządowca, ale też pomyślmy o tym, jak myśli o tym zwykły, normalny człowiek, obywatel, który głosuje i bierze udział w wyborach. Więc przez te 8 lat, kiedy samorządy funkcjonowały, to obserwowaliśmy po prostu kartoniki, które władza wręczała swoim, że tak powiem, poplecznikom, przywoziła im te czeki i często to były tylko kwoty w jakiś sposób deklarowane. Natomiast pozostali ci, którzy mieli inną barwę polityczną albo nawet tej barwy nie mieli, ale nie akceptowali takiej polityki, byli spychani w kąt. Nie otrzymywali tych środków na dofinansowanie, czy to na obwodnice, czy to na drogi, na remonty dróg. Natomiast głównym problemem, jaki jest tutaj zogniskowany, to jest przede wszystkim sytuacja na drogach powiatowych. Te drogi są bardzo zaniedbane i to na przykład podkreślił podczas swojej wizyty wiceminister infrastruktury tutaj na Opolszczyźnie, Paweł Gancarz, który stwierdził, że trzeba coś z tym naprawdę zrobić, ponieważ te drogi to jest główne funkcjonowanie społeczeństwa w dojazdach do pracy, w dojazdach do sklepu, do szkoły, do lekarza czy nawet do kościoła. Więc to są takie główne problemy. Czyli jak były schetynówki, tak teraz będą gancarzówki. Nie, trzeba po prostu wziąć naprawdę na warsztat ten temat związany z drogami powiatowymi i zacząć go realizować, remontować te drogi. Tutaj mówimy o tym, pan powiedział, wojewoda, o tym, że pięknieją nasze wioski. Budują się inwestycje drogowe, były prowadzone. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że był położony jakiś tam dywanik związany z asfaltem na tej drodze, natomiast nie było to w ogóle skonsultowane z mieszkańcami. Mieszkańcy na przykład żądali czy prosili o ten chodnik, żeby było to bezpieczeństwo i tak dalej. Natomiast samorządy nie, bo one obracały tą złotówkę 5 razy, ale już takiej konkretnej inwestycji z przebudową tej drogi nie chciały podjąć tego wyzwania, tylko po prostu, jak co obserwujemy teraz, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, że wszystkie inwestycje, czy to drogowe, czy to jakiś Orlik i tak dalej, wszystkie są oddawane przy końcu kadencji. Więc skrócić kadencję do 2 lat. Nie, dlaczego tak się dzieje? Ci ludzie, którzy zasiadają w tej chwili od wielu, wielu lat, nawet od 20, oni doskonale mają opanowany ten mechanizm działania. Czy tak ma działać dzisiejszy samorząd? Czy my, jako obywatele, się na to rozwiązał? Skrócenie kadencji? Nie skrócenie kadencji, tylko określone rozliczanie się z tego i większy udział, teraz będziemy mieli środki z KPO, aktywniejsze uczestniczenie w tym, aby uczestniczyć w naborach na te środki. Jest mnóstwo spraw do przepracowania. Czy to chodzi o wodociągi, czy to chodzi o drogownictwo. Nie, chodzi mi o to, panie Adamie, czy to jest cwaniactwo polityczne samorządowców? To jest cwaniactwo polityczne, tak. No to właśnie pytanie, nierzadko, jak rozwiązać ten problem? No, trzeba by było wprowadzić pewne mechanizmy, które by kształtowały tak tą pracę samorządów, aby ona była bardziej skuteczna. Na przykład referendum w połowie kadencji. To byłoby, strzelam oczywiście no tak, w tej chwili, to byłby jakiś aspekt, ale na przykład w przypadku jakiejś inwestycji gwarantujemy, że te środki, które będą wchodziły w skład i tutaj te, które zainwestuje na przykład czy gmina, czy powiat, to będzie zwrot z podatku VAT. To będzie mogło wtedy napędzać mobilizować. Budżety. Tak, mobilizować. Ale samorządy teraz mają taką możliwość. Zwrotu VAT-u? Ale 100% podatku VAT. Mają, poprzez spółki. Na przykład jeżeli spółka realizuje inwestycje na terenie gminy, a jest spółką gminną, mogą... Ale spółka. No tak, ale to jest spółka, jest własnością, jest gmina, tak, czyli dalej ale gmina. Ale spółka nie wybuduje drogi, tak? Jeżeli by była powołana spółka, tak jak jest we Wrocławiu, znamy na przykład... w jakiejś gminie, gminie Wołczyn na przykład, czy jest powołana jakaś spółka ale do tego, żeby to jest... budować drogi? No nie ma czegoś takiego. Ja mówię o małych wiejskich gminach. Tak, ale... Tam, gdzie ci ludzie są naprawdę... ale to naprawdę odsunięci od tego wszystkiego i
te środki tak naprawdę przepływają to w ostateczności. Panie Tomaszu, i zdarza się to po prostu pod koniec kadencji. Można budować te drogi, czy nie? Oczywiście. Znaczy, pierwsza moja część wypowiedzi dotyczyła tej części społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej. Natomiast samorządy borykają się z olbrzymimi problemami. Tutaj pan mówił o powiatach. Oczywiście powiaty mają ograniczony. Powiat opolski ma budżet na poziomie 90 milionów złotych. Tylko 90% przechodzi. Przechodzi, gdzie mają kilka placówek oświatowych, jeden szpital, więc naprawdę nie mają środków na finansowanie inwestycji drogowych. I tutaj głównym celem jest realizacja działań albo zwiększenie finansowania i budżetowania powiatów, żeby mieli środki na realizację inwestycji drogowych, bądź też takie modelowanie własnością dróg powiatowych, żeby czy to państwo jako Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad była odpowiedzialna za te drogi, bądź też przekazać na cele zarządcze na województwo. Pan Adam Gomoła. Tutaj jest sporo rzeczy do zrobienia. Bo troszeczkę nasz czas goni, musimy trochę przyspieszyć ten wątek samorządowy. Tak. Pan premier Tusk w swoim exposé przytaczał takie dane, mówiące o tym, że jeszcze w 2020 roku około 26% respondentów odpowiadało w badaniu, że mają wpływ na losy kraju. W listopadzie 2023 roku, czyli już po wyborach, ten odsetek wzrósł do ponad 50%. I mamy takie głębokie przekonanie, że to jest efekt właśnie tych wyborów 15 października, tej rekordowej frekwencji, która mam nadzieję, że na trwałe zwiększy partycypację obywateli w to, co się dzieje nie tylko w kraju. Możemy zagrać tu w totolotka, ile stawiacie procent, między sobą się umówić, ile stawiacie procent, jaka będzie frekwencja? Myślę, że tak 60%. Konfederacja? Głęboko wierzę. 40 nie więcej. Czy trudno tutaj wyrokować? Ale niech pan strzela, to zobaczymy, później się sprawdzimy. Kto był najbliżej? Wybory samorządowe na całym świecie charakteryzują się tym, że jest wyższa frekwencja niż wybory ogólnopolskie. Ale u nas może tak nie być. U nas ile pan bywa odwrotnie. To odwrotnie, dokładnie odwrotnie. 50%. Mówimy o województwie czy o całym mieście? Mówię o mieście, bo to mieście będzie dla wszystkich, dla gmin, tak? Średnio, no? Blisko 40. No 45, ale tutaj weźmy pod uwagę to, że teraz zaczął się boom kandydatów na burmistrzów i wójtów. Jest więcej niż w latach poprzednich. Bo są indywidualne komitety, to z tego wynika przede wszystkim. W mieście 50%. A ja stawiam, że będzie 42 i to będzie taki maksimum. Konfederacja. Przepraszam, jeszcze pan dokończy wątek. Tak. Partycypacja to, mam nadzieję, że efekt tego będziemy mieć 7 kwietnia i 21. Natomiast to, co mówił radny Kaliszan, czyli te budżety obywatelskie. Ja w tej kadencji zaangażowałem się jako przewodniczący zespołu do spraw młodzieżowych rad. Też myślę, że fantastyczne narzędzie do tego, żeby młodych ludzi wdrażać do tych mechanizmów, narzędzi współtworzenia swojej lokalnej społeczności, uczenia się tego, czym jest samorząd i stworzenia z nich takich liderów, którzy później będą kierunkowali to, co się w samorządzie dzieje. Więc ja mam przekonanie, że tak, 15 października wygraliśmy przetrwanie samorządów, bo widzieliśmy nieodwracalny proces spętywania samorządów poprzez mechanizm finansowy do tego, aby były zależne od woli rządowej. Dziś, 7 kwietnia, będziemy wygrywać ich stabilizację. Taką mam głęboką nadzieję. W związku z tym my jako tutaj Polska 2050 też w formule trzeciej drogi wspólnie z panem sekretarzem Warzechą będziemy tutaj tworzyć ofertę także w Radzie Miasta Opola akurat w tym przypadku. Po to, żeby... Koalicja się stworzyła. Tak, żeby przedstawiać nasze oferty, na to, na czym najbardziej zależy, na zwiększonych inwestycjach zielonych, na właśnie większej partycypacji, na zwiększeniu finansowania dla samorządów i to, co się wydarzyło wczoraj. Tego nie można pomijać, jeżeli chodzi o samorządy. Krajowy Plan Odbudowy. Blisko 600 miliardów złotych, które trafiają do Polski i to będą pieniądze głównie wydawane przez samorządy. Niech sobie państwo to przeliczą. A jest pan zwolennikiem podniesienia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich? Niech pan pozwoli, bo to już zupełnie inny temat, więc zakończę ten. Nie. To jest związane z samorządami. Czy jest pan zwolennikiem podniesienia kwoty wolnej od podatku? Jeżeli zabezpieczymy wpływy samorządu pod względem tego, że te straty w PIT-ie, bo wszyscy mówią, kwota wolna od podatku podnieść, a później się okazuje, że po tyłku dostają samorządy. Dlatego one mówię, uczestniczą dlatego, w partycypacji tak, tego podatku. Jeżeli zabezpieczymy budżety samorządów na przykład w postaci wpływu z podatku VAT, o tym też się mówi. Albo subwencją. To jestem za. Jeżeli znajdziemy taką przestrzeń w budżecie, na pewno już nie tym, mam nadzieję, że przyszłym, to jestem za.
ale ten Krajowy Plan Odbudowy, 600 miliardów złotych, niech sobie Państwo to przeliczą, 17 tysięcy złotych wychodzi średnio na jednego obywatela Polski. Niech sobie Państwo popatrzą teraz, na ile Państwa jest w rodzinie, czy 4, czy 5, czy 6 osób i pomyślą o tym. Państwo też obiecywali przez 3 lata te KPO, blokowaliście je, dzisiaj odblokowaliśmy, więc mam taką odważną tezę, że po 2 miesiącach naszych rządów mamy większy sukces niż przez całe 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. To już dajmy do głosu dojść Konfederacji, bo jeszcze została nam nowa Lewica i tu oberwał pan poseł Płosowski, więc będzie się tłumaczył. Konfederacja. Wróćmy do tego bazowego pytania o kondycję samorządów. Ona wynika od tego, jak samorządy pracują, to po pierwsze. I tutaj taki przykład, ja jeszcze pamiętam z PRL-u. Studiowałem we Wrocławiu, mieszkałem w Opolu. Jak przyjeżdżałem do Wrocławia, to przyjeżdżałem do innego świata. Ten Wrocław wyglądał strasznie. Natomiast Opole, mimo takich, a nie innych warunków, złych, wszędzie one były złe, wyglądało zupełnie inaczej. To było miasto z innego świata. Natomiast druga rzecz, nie wiem, czy nie ważniejsza, to finanse. Polityka PiS-u była taka, żeby te finanse były w centrum i żeby można było je rozdawać samorządom. Tym posłusznym więcej, tym mniej posłusznym jak najmniej. I to jest oczywiste i to widać. Pytanie jest inne. Co zrobi teraz koalicja? Ja uważam osobiście, że zatrzyma status quo, ewentualnie będzie kontynuować tą politykę, ponieważ kto ma pieniądze, ten ma władzę, więc koalicja utrzyma to i zobaczy pan, spotkamy się za rok, za dwa czy za trzy i będzie pan musiał pochylić głowę. Nie. Powiem panu dlaczego. Głównym takim obciążeniem dla budżetów samorządu są subwencje oświatowe. Stworzymy. To jest ogromne obciążenie. Tak, to jest znaczy, w skali inaczej. Kraju to jest. To jest oczywiście subwencja jest jak gdyby. W skali kraju w 2022 roku to było 16,9 miliarda, gdzie gminy musiały dopłacić. Stąd ale stworzymy taki mechanizm, żeby te wypłaty dla nauczycieli szły bezpośrednio z budżetu centralnego. Te, które miały te, 1500 natomiast złotych, tak jak ma policja i jak ma wojsko, i znowu to będzie wtedy. Ale będzie, to idzie przez powiat zaś. Ale to będzie już naprawdę duże uwolnienie tych środków dla gmin. To teraz dajmy odpowiedzieć pan Sławomir Głosowski. Przez centrum. Właśnie chodzi o to, żeby centrum miało jak najmniej do powiedzenia, żeby pieniądze były bezpośrednio... Nauczycieli o to, czy oni by nie chcieli otrzymywać wynagrodzenia po raz kolejny prosto z centrum? Z pełnym szacunkiem, panie Adamie, ale... No tak. To z centrum czy nie? Absolutnie bez centrum. Centrum? Z centrum. Pan poseł Sławomir Głosowski. No, proszę Państwa, chciałem tutaj sprostować pewne wypowiedzi, które padały przy tym stole, zwłaszcza z wypowiedzi pana posła, że rzekomo było to politycznie dzielone środki finansowe na rzecz samorządów terytorialnych. No po Polskim Ładzie jakby ktoś... Absolutnie tak nie było. Panie pośle, proszę spojrzeć rzetelnie w to, jak wyglądał podział środków w województwie opolskim. Bez spojrzenia w barwy politycznej, również panu radnemu odpowiadam, bez spojrzenia w barwy politycznej jakiekolwiek. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, proszę Państwa, że mówią o tym fakty. Gdybyśmy brali pod uwagę samorządy Prawa i Sprawiedliwości, ale bardzo przepraszam, biorąc pod uwagę i samorządy tak zwane Prawa i Sprawiedliwości na terenie województwa opolskiego, ile ich mamy? 3? 4? Reszta to jest PSL, Platforma Obywatelska, mniejszość niemiecka, ale proszę nie przerywać, bardzo proszę nie przerywać. Większość wójtów, burmistrzów, zwłaszcza wójtów, to są wójtowie PSL-owscy. Dostawali środki? Nie było takiego samorządu wśród 71 samorządów województwa opolskiego i 12 powiatowych i wojewódzkiego, który jest Platforma Mniejszość Niemiecka PSL, żeby nie dostał środków finansowych. Sami samorządowcy mówili: dziękuję panie wojewodę, że pan uczciwie dzielił te środki. Proszę nie opowiadać takich rzeczy, bo to naprawdę nie mieści się w kategoriach pojęć. Otwarcie obwodnicy Niemodlina, kiedy nie było 12 obwodnic. Nawet, że się nie pomyśleli o tym, żeby zaprosić na to otwarcie. Ja naprawdę nie chcę być atakowany i nie chcę pana atakować. Ale to naprawdę jest zapomnieliście o tym, że ona tam w ogóle jest? Ale ważniejsze jest zaproszenie czy pieniądze na obwodnicę.
Kochani, bo teraz już w ogóle was nie, widzowie nie słyszą, Nowa Lewica, bo ogromny już dawno nie było. Koalicji 15 października. W 2 miesiące zrobiliśmy to, co Zjednoczona Prawica nie potrafiła zrobić przez prawie 3 lata. 137 miliardów euro, to jest 600 miliardów złotych, ogromne pieniądze na tanie mieszkania na wynajem, na szpitale powiatowe, na zieloną energię dla przedsiębiorców. To będzie pewien skok cywilizacyjny, właśnie przede wszystkim dla samorządu, bo jako Lewica negocjowaliśmy, żeby 30% z tych pieniędzy szło właśnie na samorząd. Co do właśnie tutaj dyskusji, no jest oczywiste dla mnie, że PiS przez 8 lat zagładzał samorządy i zagładził samorządy, bo to pokazują wszelkie dane statystyczne. Chociażby indeks samorządowy Fundacji Batorego to pokazuje, że po pierwsze te samorządy miały coraz mniej władzy, często nie dyskutowano z nimi pewne zmiany, kompletnie z nimi dyskutowano. Dostawał coraz mniej pieniędzy, więc ta dyskusja absolutnie nie ma sensu. Wyście darowali centralnie pieniądze, ale tylko i wyłącznie do ludzi ze Zjednoczonej Prawicy, kompletnie ignorując całą resztę. 3 czy 4 samorządy w województwie. Nie dociera to? Nie dociera, ale takie dane są, proszę pana. Dobrze, ale takie dane są. Fundacja Batorego. Mamy mieć. I nie wiadomo, na co pójdą tak de facto. I teraz, kto je będzie dzielił? Według jakiego parytetu? 30%. Jakie będzie kryterium podziału? 30% tych pieniędzy idzie do samorządów. To jest ustalenie. Nie, ale kto będzie dzielił? Jakie są kryteria podziału? Rząd będzie dzielił. No właśnie. Czyli centrum. Znowu mamy problem centrum. Pan Tomasz Kalisza. Samorząd jest chory przez centrum. Pan Tomasz Kalisza. Problem finansowania samorządów i tego, co się działo przez ostatnie 8 lat, jest taki, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienił mechanizm finansowania i całego tego transferu pieniędzy z podatku PIT. I tam został zmieniony mechanizm przez Ministerstwo Finansów, który był bardzo i jest dalej bardzo niekorzystny dla samorządów. I z drugiej strony chodzi... Dla samorządów dużych miast. Dla samorządów, tak. Dla samorządów dużych większości. Większości samorządów, 80% samorządów, gdzie są duże dochody z tytułu PIT. I druga rzecz chodzi o myślenie o tym, jak powinien wyglądać samorząd i jak powinno działać. No, my stoimy na straży, że więcej swobody powinien mieć samorząd, który wybiera prezydenta, gdzie społeczeństwo wybiera prezydenta, burmistrza. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość to u nas straży takiej, że niech te samorządy składają do nas wnioski, my będziemy według własnego kryterium, nieznanego nikomu kryterium, bez transparentności przyznawać te wnioski. I tak się działo, gdzie te pieniądze były tam rozdzielane i tak dalej. Polacy, mając doświadczenia wielu, 20 już lat w Unii Europejskiej, widzieli, jak aplikować o pewne fundusze, dopłaty, dotacje i byli przyzwyczajeni do transparentności pewnych programów finansowania. Natomiast tutaj Polski Ład, nie było żadnej transparentności, była tylko i wyłącznie uznaniowość. Dalej tak jest, nic nie jest zmienione. Pytaliśmy o to, o czym mówił pan wojewoda, czyli właśnie o tym, jakie są mechanizmy przyznawania środków, czy z ramach Polskiego Ładu, czy jeszcze w ramach tych różnych rządowych funduszy. I tutaj, no tak, możemy się przerzucać na chwyty retoryczne, natomiast Fundacja Batorego to była jedyna instytucja, która odpowiedziała na to pytanie 5-krotnie częściej. Trafiały te środki do gmin, do samorządów, w których rządzili włodarze, akurat jakoś politycznie powiązani z rządem Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym chodzi o to... Teraz po resztę tej dyskusji zobaczą państwo, wykupując system per-per-view, bo musimy niestety kończyć. Bardzo uprzejmie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. W Centrum Uwagi Mariusz Studzienny. Do zobaczenia.